OSS, okiem służb specjalnych. Zaprasza Piotr Herman, czyli ja, a to jest podcast dla chcących zrozumieć świat mniej lub bardziej tajnych służb. Zaś ja znam się na nich, gdyż sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. Serdecznie zapraszam. Szpiegul.pl. Cześć! Bez niczego! Serdecznie witam Cię w najnowszym odcinku podcastu OSS. Nasz świat zmienił się zupełnie, a jednocześnie żyjemy całkiem normalnie. Wiele spraw spowszedniało, co nie oznacza, że cokolwiek jest już zakończone albo też załatwione. To tylko my przystosowaliśmy się do nowych warunków. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś o idei kontrwywiadu obywatelskiego, która to wizja często wiąże się z koncepcją organizacji bez organizacji oraz ruchu bez przywódców. Moim zdaniem i tak w pewnym momencie, w przypadku tego typu działań, dochodzi do pewnej organizacji pracy i hierarchizacji struktur. Tak przynajmniej bywało dotychczas w historii. Zresztą dziś żyjemy w epoce zespołów, a nie wybitnych indywidualności, choć i takie się zdarzają i prowadzenie indywidualnych działań jest po prostu słabe. Doba ma określoną ilość godzin, a pracy jest co niemiara, o czym boleśnie przekonuję się każdego dnia. Jak więc widzisz, dziś, jak zwykle, czeka Cię bomba informacyjna. Zaczynamy! Kontrwywiad obywatelski. Rafał Brzeski spopularyzował nieco w Polsce koncepcję kontrwywiadu obywatelskiego. Na YouTubie możesz zobaczyć i posłuchać prowadzone przez niego interesujące i dość szczegółowe wykłady na ten temat. W tym odcinku podcastu OSS krótko podsumuję najważniejsze idee tej koncepcji. Do najważniejszych zadań każdej służby tajnej należy nasycanie własną agenturą terytorium własnego oraz obcego, zarówno sojusznika, czy też podmiotu neutralnego, jak i przeciwnika, a może przede wszystkim przeciwnika. W jaki sposób? Infiltrując własnych ludzi na obcy teren albo werbując miejscowych. Z nich tworzy się sieci agenturalne, odrębnie wywiadowcze, w tym logistyczne i legalizacyjne, a odrębnie agenturę wpływu. Przy okazji, to bardzo ważne, aby obie te sieci działały niezależnie od siebie. W żadnym wypadku, nigdy, przenigdy nie mogą się ze sobą zetknąć ani osobowo, ani obiektowo. W ten sposób agenturalna sieć wpływu jest niemal niewykrywalna, przynajmniej jeśli chodzi o udowodnienie jej istnienia. Czym jest kontrwywiad? To już na pewno wiesz albo też po prostu przeczuwasz. Nie będę tego tłumaczył i w ogromnym skrócie powiem, że chodzi o neutralizację działania obcych sieci agenturalnych i prowadzących je służb specjalnych wobec naszego państwa. Zasadniczo mamy trzy dziedziny kontrwywiadu. Kontrwywiad ogólny, polegający na rozpoznawaniu możliwości wywiadowczych potencjalnego przeciwnika. Kontrwywiad obronny, którego zadaniem jest zapobieganie penetracji naszych służb przez służby wywiadowcze przeciwnika oraz kontrwywiad zaczepny, w ramach którego podejmuje się próby przejęcia kontroli i odwrócenia agentury przeciwnika, a to wszystko w celu prowadzenia działań decepcyjnych, czyli inspiracyjnych i dezinformacyjnych wobec przeciwnika. Jest jednak jedna kwestia, o której się nie mówi, przyjmując ją za pewnik, a przez to wiele osób nie zdaje sobie sprawy z sensu prowadzenia działań kontrwywiadowczych. Co jest bowiem ich celem? Takim głównym, najważniejszym. Otóż chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa obywateli i ich obronę przed zniewoleniem. Koniec, kropka. I czy jest ważniejsze zadanie państwa? Nie sądzę. Czy wobec tego los państwa jest dla obywateli obojętny? No to jest pytanie do ciebie, bez mojej odpowiedzi. Są jednak obecnie i byli w przeszłości ludzie nieobojętni. I to na ich barkach spoczął obowiązek, obowiązek ochrony własnego państwa w ramach tego, co dzisiaj nazywamy wywiadem i kontrwywiadem obywatelskim.
Przede wszystkim zrozum mnie dobrze. Nie chodzi o dublowanie działań państwa w ramach chorego współzawodnictwa ze służbami. Nie. Chodzi mi o udzielanie pomocy strukturom państwa, a to co innego. Kontrwywiad obywatelski ma podobne zadania co ten tradycyjny, ten państwowy, ale realizuje je w zupełnie odmienny sposób. Jego podstawowymi zadaniami jest budzenie świadomości zagrożenia poprzez edukowanie oraz zbieranie i ujawnianie informacji pomocnych w identyfikacji, demaskowaniu i ewentualnie eliminacji wrogiej agentury, szczególnie agentury wpływu, kiedy nadejdzie sprzyjający czas. Oczywiście nie chodzi mi o eliminację fizyczną. Ciekawostką dzisiejszych czasów jest to, że taki obywatelski kontrwywiad prowadzony jest z korzyścią, między innymi dla naszego państwa, przez nieznane, rozproszone grupy, rozproszone osoby, z których znaczna część, jeśli nie wszyscy, nie jest obywatelami naszego kraju. Tak jest dzisiaj. Kim są bowiem Anonymous, działający w sieci przeciwko Rosji? A przecież działają zgodnie z interesami naszego państwa. Jakby nie patrzeć, to współczesna realizacja koncepcji kontrwywiadu obywatelskiego. I to nie jest tak, że kontrwywiad obywatelski musi działać poza strukturami państwa. Albo inaczej, służby mogą wykorzystać potencjał obywatelski. Amerykańskie FBI, czyli Federalne Biuro Śledcze, posiada bardzo ciekawą strukturę. Jest to federalna agencja policyjna prowadząca śledztwa. Ale w ramach FBI działa również struktura kontrwywiadu cywilnego, która prowadzeniem śledztw, czyli działań procesowych, się nie zajmuje. Stąd bierze się często wskazywanie FBI jako jednostki kontrwywiadowczej posiadającej uprawnienia śledcze. FBI je posiada, ale kontrwywiad już nie. Bo współcześnie to raczej domena tzw. republik bananowych, że służba specjalna posiada uprawnienia dochodzeniowo-śledcze, ale ja nie o tym dziś mówię. Otóż FBI wychodzi z założenia, że im lepiej zna społeczności lokalne, tym lepiej może je chronić. Z tego też powodu jednostka do spraw stosunków społecznych w siedzibie FBI poprzez specjalistów do spraw społeczności FBI w biurach terenowych tworzą i wzmacniają zarówno lokalne, jak i krajowe relacje z organizacjami obywatelskimi, religijnymi, ze szkołami, organizacjami non-profit i innymi podmiotami, np. grupami mniejszości. Współpraca ta doprowadziła do powstania wielu programów zapobiegania przestępczości, w tym związanej z aktywnością służb specjalnych, czyli szpiegowania na rzecz państw obcych. Chodzi o to, iż obywatele stają się wyczuleni na potencjalne akty terroru i ekstremizmu. W odniesieniu do tematyki kontrwywiadu obywatelskiego realizowane są dwa interesujące programy. Akademie Obywatelskie, CA, Citizens Academies, oraz prezentacje uświadamiające społeczność, CAP, Community Awareness Presentations. Akademie Obywatelskie w biurach regionalnych realizują 6-8-tygodniowe programy przeznaczone dla liderów społeczności lokalnych, przywódców biznesowych, religijnych, obywatelskich itd. Misją Akademii Obywatelskich FBI jest promowanie lepszego zrozumienia roli federalnych organów ścigania w społeczności poprzez dyskusję i edukację. Kandydatów do Akademii nominują funkcjonariusze FBI oraz byli absolwenci tej Akademii, a także liderzy danej społeczności. Sami zaś uczestnicy wybierani są już przez agenta specjalnego odpowiedzialnego za lokalne biuro terenowe FBI. W trakcie wieczornych zajęć w biurze terenowym FBI, w samym biurze, profesjonaliści, zarówno pełniący służbę, jak i emerytowani, między innymi uzmysławiają kursantom zagrożenia obcej penetracji, uczulają na podstawowe techniki prowadzenia wywiadu gospodarczego i prezentują stosowane przez FBI metody osłony biur projektowych, zakładów zbrojeniowych itd. Ponadto uczą metod zabezpieczania np. własnej poczty elektronicznej przed włamaniem i wykradzeniem korespondencji, czy też omawiają metody werbunku i sposoby zachowania się podczas targów i eventów, aby uniknąć sytuacji zawerbowania przez służby obce. Z kolei prezentacje uświadamiające społeczność są taką skróconą wersją Akademii Obywatelskich. Prowadzone są we współpracy z określoną grupą lokalną, zazwyczaj poza biurem terenowym FBI. Program prezentacji ma na celu budowanie zaufania i wzmacnianie relacji pomiędzy FBI a społecznościami. Biuro zachęca lokalne grupy społeczne do identyfikowania tematów, które budzą obawy lub też są istotne dla konkretnej grupy, konkretnej organizacji, a które FBI może omówić. Takie zajęcia
również prowadzą eksperci merytoryczni FBI. Uczestnicy zaś są wybierani przez członków swoich organizacji czy też społeczności i nie ma żadnych ograniczeń co do wielkości audytorium podczas takiej prezentacji. Organizacja bez organizacji. Jak już powiedziałem, idea kontrwywiadu obywatelskiego często wiąże się z koncepcją organizacji bez organizacji. Również i ten zamysł został rozpowszechniony przez Rafała Brzeskiego. Wykłady na YouTube są dostępne. Serdecznie zapraszam Cię do zapoznania się z nimi, bo naprawdę, naprawdę warto. Zacznę od naszkicowanej przez Rafała Brzeskiego mapy drogowej strategii zdobycia i utrzymania władzy. Pytanie: jak rządzić krajem wielkości Polski? Po pierwsze, obecnie potrzeba około 1,5 miliona podobnie myślących ludzi. Podobnie myślących, czyli kierujących się tym samym systemem wartości. Po drugie, ludzie ci muszą być obecni na wszystkich szczeblach administracji oraz w każdej dziedzinie życia publicznego, dosłownie wszędzie. Po trzecie, nie uciekając się do przemocy, ludzie ci muszą swoją działalnością, pracą i zachowaniem narzucić model postrzegania rzeczywistości oraz poczucie obowiązku. Obowiązku dbałości o dobro wspólne w służbie współobywateli. I tak to wygląda w teorii. Oczywiście można to wszystko zdobyć przemocą, ale jak długo usiedzi się na bagnetach? A jest tak, że często w ludziach drzemie taka tęsknota, dążenia, które są przytłoczone szumem dnia codziennego. I jeden impuls może sprawić, że ludzie zaczynają rozglądać się wokół i szukać dróg poprawienia tego świata dookoła siebie. Tylko jak i w ramach czego? Prędzej czy później będzie to jakaś organizacja. A od strony organizacyjnej mamy cztery typy. Wertykalną, piramidalną, horyzontalną oraz organizację bez organizacji. Pierwsze trzy, wertykalna, piramidalna i horyzontalna, zakładają istnienie przywódców, formalnej hierarchii, łańcucha wydawania poleceń, składania sprawozdań, różnych form ustalania priorytetów organizacji, mechanizmów budżetowania, dyscyplinowania członków w celu zapobieżenia tworzenia się frakcji i koterii. To wszystko zakłada istnienie jakiegoś organu centralnego, jakiejś centrali. A organizacja czwarta, czyli organizacja bez organizacji, wręcz przeciwnie. W organizacji wertykalnej polecenia wydawane są w dół, a w górę składa się sprawozdania. Ale dzieje się to kosztem powolnego obiegu informacji, niezdolnością do szybkiej reakcji, pozbawieniem członków inicjatywy i kreatywności, podatnością na skostnienia i na penetrację oraz prowokację i rozbicie, ewentualnie neutralizację od wewnątrz. Ta grupa jest stosunkowo łatwa do manipulacji, a co za tym idzie do rozpracowania oraz do rozbicia, gdyż zazwyczaj eliminacja przywódcy powoduje rozpad takiej organizacji. Aby temu przeciwdziałać, wytworzyła się organizacja piramidalna, która jest ulubioną strukturą wielkich korporacji. Jest to taka spłoszczona organizacja wertykalna, posiadająca rozbudowany szczebel średni. Jest ona bardziej elastyczna, zaspokaja ambicje większej grupy ludzi, zarówno tych na szczycie, jak i pnących się po szczeblach hierarchii, co powoduje rywalizację i wojny biurowe. Jednocześnie utrudnia penetrację, a co za tym idzie manipulację, prowokację i rozbicie od wewnątrz. Zmusza bowiem przeciwnika do wprowadzenia lub też zawerbowania większej grupy agentów. Charakterystyczną taką tendencją jest budowa osobnych departamentów na wzór feudalnych udzielnych księstw. Z jednej strony utrudnia to komunikację poziomą pomiędzy członkami organizacji, to w konsekwencji powoduje, iż obieg informacji oraz proces podejmowania decyzji ulega spowolnieniu. To zniechęca członków do działania i czyni ich niezdolnymi do samodzielnego podejmowania decyzji i do przejmowania odpowiedzialności, ale z drugiej strony rozbicie takiego departamentu, czyli fragmentu piramidy, nie powoduje rozbicia całej struktury. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian organizacyjnych w tej organizacji piramidalnej nie jest najłatwiejsze, gdyż natrafia się na opór średniego szczebla, a ten zainteresowany jest przede wszystkim w utrzymaniu status quo. Organizacja horyzontalna to sterowana przez jej centralę rozczłonkowana organizacja składająca się z niezależnych komórek, które nie są ze sobą powiązane, a komunikujących się z centralą poprzez lidera każdej komórki za pośrednictwem łączników. Jest to więc taka typowa, klasyczna struktura konspiracyjna służby wywiadowczej, jej sieci rezydentur i siatek wywiadowczych. Zaspokaja ona ambicje dużej liczby członków,
wyrabia samodzielność zespołów oraz zwiększa ich kreatywność, skłaniając ich członków do pracy zespołowej. A ja przypominam, że w słowie zespół nie ma słowa ja. Organizacja taka zwiększa zdolność członków do samodzielnego podejmowania decyzji i do przejmowania odpowiedzialności. Z tych właśnie powodów penetracja oraz manipulacja, prowokacja i rozbicie takich grup od wewnątrz jest znacznie utrudnione. Tym bardziej, że neutralizacja jednej komórki nie pociąga za sobą rozbicia całej organizacji, a na miejsce jednej rozbitej powstaje często kilka nowych komórek. Tylko rozbicie centrali pociąga za sobą rozpad całej organizacji, więc wprowadzona do centrali agentura może skutecznie zakłócić działalność poszczególnych komórek i w konsekwencji spowodować powolny paraliż całej tej organizacji. I tutaj pojawia się koncepcja organizacji bez organizacji. W zasadzie to powinniśmy mówić o ruchu. Chodzi bowiem o działalność pojedynczych osób i małych, nieformalnych grup powiązanych jedną ideą i chęcią utrzymania wartości, a także taką wolą dokonywania zmian dla zachowania tychże wartości. Taki ruch winien być zdeterminowany w osiągnięciu postawionego przez siebie celu, oczywiście postawionego przez samego siebie celu, przy czym nikt nie stawia tego celu i nikt nie narzuca żadnych zadań w żadnym wypadku. Pojedyncze osoby nie są powiązane strukturą organizacyjną czy też przepisami wewnętrznymi, co oznacza, że nie ma centrali, przywódców, hierarchii, formalnych struktur organizacyjnych, łańcucha wydawania poleceń, składania sprawozdań, czy też centralnego budżetu oraz dyscyplinowania członków w celu zapobieżenia tworzeniu się frakcji i koterii. Mówiąc wprost, jest systemem otwartym. Każdy może zostać członkiem, każdy może odejść w dowolnej chwili. Małe grupy mogą się dowolnie łączyć, a większe dowolnie dzielić. To wszystko powoduje, że organizacja jest płynna, a to wszystko wymusza kreatywność, szybkie podejmowanie decyzji oraz poczucie odpowiedzialności za te decyzje. Mamy więc do czynienia z radykalną decentralizacją. A jak długo przestrzega się wspólnego katalogu wartości, tak długo taka organizacja jest nie do rozbicia, nie za bardzo ma się co likwidować. Co prawda, można wprowadzić agenturę wpływu lub penetracyjną, ale jest to po prostu trudne do wykonania. W małej grupie, bez przywódcy, wszyscy się znają, wszyscy wspólnie decydują o priorytetach, każdy może rzucić pomysł i jeśli reszta uzna go za dobry, to wszyscy go realizują. Każdy może w każdej chwili odejść i nie można nikogo wyrzucić lub zmusić do posłuszeństwa. Co najwyżej, ktoś zacznie działać samodzielnie lub też utworzy kolejną grupę wyznającą ten sam katalog wartości. I jeszcze jedna kwestia. Organizacja bez organizacji charakteryzuje się lokalnością. Członkowie ruchu znają bowiem problemy swojego środowiska i są świadomi tego, co chcą osiągnąć. I nie muszą czekać na żadne wytyczne, tylko mogą zacząć działać zgodnie ze swoim katalogiem wartości. Rozwój sieci internetowej i jej narzędzi wspomaga utrzymywanie łączności pomiędzy osobami i grupami tworzącymi ruch, a także wymianę informacji i materiałów wzbogacających wiedzę. Nowoczesne technologie komunikowania się nie są jednak nie do zastąpienia. Równie sprawnie mogą funkcjonować struktury oparte o łączników, skrzynki kontaktowe, a także inne techniki przekazywania informacji bez udziału elektroniki i związanego z nią niebezpieczeństwa podsłuchu. Należy zwrócić uwagę na to, że zadaniem organizacji bez organizacji jest dokonanie zmiany, a nie osiągnięcie władzy. Ruch bez przywódców. Trzecia koncepcja spopularyzowana przez Rafała Brzeskiego to ruch bez przywódców. W literaturze mówi się w tym przypadku o ruchu społecznym lub też ruchu oporu bez przywódców. Chodzi bowiem o autonomiczne, niepowiązane ze sobą komórki, których celem jest dokonanie aktu gwałtu, sabotażu lub też terroryzmu w stosunku do agentów rządowych lub wojsk okupacyjnych. Założenia koncepcji ruchu bez przywódców sformułował pułkownik Julius Louis Amos w roku 1953. W czasie II wojny światowej był on oficerem amerykańskiego Biura Operacji Specjalnych, OSS, Office of Strategic Services, czyli tajnych służb specjalnych Stanów Zjednoczonych.
Po wojnie podjął służbę w kontynuatorce OSS, czyli w Centralnej Agencji Wywiadowczej CIA. Amos twierdził, że stosuje się przestarzałe metody organizacji antykomunistycznego ruchu oporu, gdyż wzoruje się go na hierarchicznych strukturach wojskowych podatnych na penetrację i likwidację. A wiedział, o czym mówi, gdyż był sfrustrowany sukcesami radzieckich służb tajnych w państwach bałtyckich, w Polsce, chodzi o 5. Komendę WIN, na Ukrainie oraz w innych państwach Europy Środkowej. A wszędzie tam ludzie radzieccy odnosili niebywałe sukcesy, klonując operację kryptonim Trust, czyli operację, w której tworzeniu swoje palce maczał m.in. Władimir Fiodorowicz-Dżunkowski, carski generał, dowódca oddzielnego korpusu żandarmów oraz późniejszy doradca Feliksa Edmundowicza Dzierżyńskiego, szefa ČK, a później GPU i OGPU. Myślę, że o tej operacji i jej licznych klonach stosowanych do dnia dzisiejszego opowiem w którymś z kolejnych odcinków podcastu OSS okiem służb specjalnych. Wracając do Amosa, to zgodnie z jego koncepcją, aby zdestabilizować komunistyczne rządy w krajach okupowanych przez ludzi radzieckich, potrzebna była zupełnie nowa forma ruchu oporu. Swego rodzaju samoorganizacja obywatelska oparta na zupełnie nowym modelu myślenia. Nie potrzeba nam przywódców, potrzeba nam myśli przewodnich. Myśli te same dadzą przywódców, będą inspiracją dla mas ludzkich, które same wyłonią przywódców. Tak pisał Amos i uznał, że potrzebny jest katalog myśli i ideałów, które należało zaszczepić ludziom znajdującym się pod sowiecką okupacją. I trzeba przyznać, że do koncepcji Amosa wracano wielokrotnie w różnych okresach czasu i solidnie je popsuto. Oto w 1983 roku działający w USA rzecznik supremacji białej rasy Louis Beam stwierdził, że strategia ruchu oporu bez przywódców jest jedynym sposobem zrównoważenia przygniatającej przewagi sił i środków znajdujących się w dyspozycji administracji państwa. Jego publikacje wyrządziły jednak wiele złego idei ruchu bez przywódców. Przypięto im bowiem etykietki rasizmu i utopii. A z punktu widzenia teorii organizacji, ruch społeczny bez przywódców jest po prostu przejawem organizacji sieciowej, rozumianej jako przeciwieństwo organizacji hierarchicznej. Ruch bez przywódców może mieć swoje symboliczne postacie, czyli ludzi znanych powszechnie, ale nie będących szefami. Oni niczym nie dowodzą, niczego nie planują, a jedynie formułują i głoszą myśl. Jednakże występuje brak sformalizowanej łączności pomiędzy autorem myśli a jej realizatorem. Obaj działają niezależnie od siebie, a postaciom symbolicznym trudno jest udowodnić jakiekolwiek powiązania z realizatorami koncepcji i sterowanie ruchem. Analitycy Rand Corporation, o której opowiadałem szerzej w innym odcinku OSS, uznali, że rewolucja technologiczno-informacyjna sprzyja sieciowym formom organizacyjnym i daje im przewagę nad formami hierarchicznymi, co zmienia oblicze wszelkich konfliktów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. I dlatego w dobie rozwoju mediów, szybkości komunikowania się i dostępu do informacji, we współczesnym konflikcie przebieg i wynik konfliktu zależą od stopnia posiadanej wiedzy, a przewagę uzyska ten, kto opanuje umiejętność tworzenia forum sieciowych, jak również ten, kto w wyższym stopniu opanuje sztukę operacji informacyjnych oraz zarządzania postrzeganiem, czyli sterowania mediami w sposób obliczony bardziej na przyciąganie do swojego obozu lub też dezorientowanie niż na brutalne przymuszanie. Elementem potrzebnym do osiągnięcia przewagi jest zasianie w przeciwniku wątpliwości wobec posiadanej przez siebie wiedzy, zarówno o sobie samym, jak i o przeciwniku. I trzeba pamiętać o tym, że rozchwianie psychologiczne przeciwnika jest równie istotne, co jego fizyczne zniszczenie. Analitycy Randu tego typu konflikt, zupełnie nowy, ochrzcili mianem wojen sieciowych, net war, w których liczne, rozproszone małe grupy, wykorzystując nowe technologie komunikowania się, mogą działać wspólnie nawet na dużą odległość. Tradycyjne koncepcje wojny i konfliktu o niskiej intensywności jako sekwencyjnego procesu opartego na masowości, manewrowaniu i walce prawdopodobnie są niewystarczające do radzenia sobie z nieliniowymi, podobnymi do roju, konfliktami epoki informacyjnej, w których elementy społeczne i elementy militarne są ściśle ze sobą powiązane. Termin net war odnosi się do konfliktów społecznych i przestępczości bez wojny, w których antagoniści są zorganizowani jako rozległe sieci bez przywódców, a nie jako ściśle powiązane hierarchie.
Współcześnie wielu terrorystów i przestępców, fundamentalistów, rozwija zdolności do wojny sieciowej. Pojawia się również nowe pokolenie rewolucjonistów i wojujących radykałów z nowymi doktrynami, strategiami i technologiami, które wspierają ich zależność od sieciowych form organizacji. I zakłada się, że network będzie dominującym rodzajem konfliktu społecznego w tym XXI wieku. W konflikcie sieciowym wyróżnia się trzy podstawowe typy strukturalne komórek czy też grup tworzących sieć. Struktury linearne typu łańcuch, w których ludzie, dobra i informacje przepływają kolejno od jednej odseparowanej grupy do drugiej. Tak działają na przykład grupy przemytnicze. Struktury gwiaździste, gdzie istnieje punkt centralny, ale pozbawiony hierarchii, poprzez który przepływają informacje lub dobra w komunikacji pomiędzy komórkami, oraz struktury wielokanałowe, gdzie każda komórka może się komunikować niezależnie ze wszystkimi pozostałymi komórkami. We wszystkich tych modelach poszczególne grupy mogą być jedno- lub wieloosobowe, ściśle lub luźno związane, elitarne lub otwarte dla nowych członków, wyspecjalizowane lub też nie. Wpisana w model niezależność nakłada na poszczególne osoby oraz grupy obowiązek zdobywania informacji, umiejętności oraz wiedzy. Dzieje się tak dlatego, że nikt nie będzie nimi dyrygował ani nie da instrukcji, co i jak trzeba zrobić. Zaś wielość kanałów łączących poszczególne komórki struktury wielokanałowej oraz brak powiązań pomiędzy twórcami a realizatorami koncepcji sprawiają, że ruch powstały w oparciu o takie struktury jest zarówno odporny na zdradę, jak i bardzo trudny do penetracji. Uznaje się, że poszczególne grupy nie powinny liczyć więcej niż 10 członków, optymalnie od 3 do 8, bo wówczas komórce nie zagraża dynamika wewnętrzna, czyli tworzenie się koterii i walka o wpływy. I wraz ze spadkiem liczby członków maleje też niebezpieczeństwo penetracji, a co za tym idzie prowokacji od wewnątrz. A najlepiej, gdy komórki są jedno- lub dwuosobowe. Nadmierna wymiana informacji, zwłaszcza zbyt dokładnych pomiędzy poszczególnymi komórkami, nie jest konieczna, a nawet jest potencjalnie szkodliwa. Zaś eliminacja nawet większej liczby małych komórek nie powoduje poważnego uszczerbku dla całego ruchu. To właśnie ograniczone możliwości klasycznych metod inwigilacji sprawiły, że administracje różnych krajów forsują akty prawne zmuszające operatorów telekomunikacyjnych do przechowywania danych o połączeniach, wymianie poczty elektronicznej i odwiedzanych stronach internetowych oraz ograniczają korzystanie z telefonów na kartę. A nawet wykorzystują narzędzia totalnego podsłuchu telekomunikacyjnego, jak na przykład Echelon, ale to tylko kraje bogate. Z kolei brak możliwości schwytania i ukarania przywódców, bo ich po prostu nie ma, sprawia, że coraz więcej struktur państwowych odwołuje się do działań odstraszających zupełnie na ślepo. Czasami odnosi to skutek, gdyż nawet jeśli ktoś nie jest przywódcą, a zostanie ukarany, to jego bliscy i znajomi z jego środowiska zostaną zastraszeni, a to zniechęca do jakiegokolwiek oporu. Czasami. Model ruchu bez przywódców, kierującego się tylko wspólną ideą, wymusza kreatywny sposób myślenia. Przy czym każda komórka angażująca się w działanie aktywne może mieć zupełnie odmienny scenariusz osiągnięcia celu. Istnieje jednak istotne ograniczenie dla ruchu bez przywódców. Elementem niezbędnym do funkcjonowania takiej organizacji jest społeczne poparcie, a przynajmniej społeczna afirmacja jej działań. Stąd istnieje tendencja do prezentowania przez struktury państwa tej formy społecznego organizowania się jako niebezpiecznej działalności wywrotowej jednostek skłonnych do dokonywania aktów gwałtu, sabotażu lub terroryzmu. A tak wcale być nie musi. To teraz wyobraź sobie prowadzenie kontrwywiadu obywatelskiego, w pewnym zakresie wspomaganego przez służby państwowe, w ramach organizacji bez organizacji, czyli ruchu bez przywódców. Jaka służba specjalna, szczególnie służba okupanta, jest w stanie rozpracować i zlikwidować coś takiego? Ja nie mówię o poszczególnych, zwykle jednoosobowych centrach działań, ale o całości. Przecież nie sposób rozbić czegoś, czego nie ma. Pytanie jednak, czy taka hybryda ma prawo działać? Historia pokazała, że w pewnych zakresach tak, ale o tym w następnym odcinku podcastu OSS Okiem Służb Specjalnych. A jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to przecież w ten sposób częściowo zorganizowany jest na przykład międzynarodowy ruch terrorystyczny. I jeśli będzie zainteresowanie, to również i o nim sobie kiedyś tam opowiemy.
na dziś byłoby to na tyle. Ja zaś opowiadam Ci o tym wszystkim, gdyż po prostu znam się na tym. Sam byłem oficerem polskich służb specjalnych, a obecnie szkolę profesjonalistów wywiadu i bezpieczeństwa biznesu CSI, czyli Corporate Security Intelligence. I na tych kursach szkolę m.in. kadry wywiadowcze i analityczne dla biznesu. A praca służb i ich agentur nie zmienia się z upływem lat, w przeciwieństwie do cały czas ulepszanej technologii. Jeśli słuchasz tego podcastu, to już o tym wiesz. Jeśli masz jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to zapraszam Cię na dalsze audycje, a jeśli ich nie masz, to zapraszam Cię tym bardziej. A ten odcinek zakończę. Jeśli chcesz się ze mną skontaktować, to pisz na adres kontakt@szpiegul.pl. Do usłyszenia. Piotr Herman, szpiegul.pl, OSS, okiem służb specjalnych. Cześć!